Zastanawiam się, czy pan wie, kto to powiedział. 7 lat Donalda Tuska to 7 lat raczej tłustych w czasie kryzysu europejskiego. Donald Tusk oceniany był korzystnie m.in. ze względu na dobre radzenie sobie w czasie kryzysów gospodarczych oraz kryzysu na Ukrainie. Wie pan, kto to powiedział? Nie, nie wiem. Pan, panie profesorze, to powiedział 11 września 2014 roku. Problem jest taki, że... W tym samym czasie, panie profesorze, powiedział pan, wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej to policzek dla Putina. Problem jest taki, że powiedzmy, to było wypowiedziane w określonym kontekście. Ale zostało wypowiedziane jednak i... w kontekście wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. I... Pan powiedział wówczas tak, w polityce krajowej wystąpi efekt Tuska, a za jego sprawą zwiększą się szanse Platformy w wyborach samorządowych. Zadziała to na tej samej zasadzie jak wcześniej efekt ukraiński. Zaangażowanie w sytuację na Ukrainie sprzyjało Platformie Obywatelskiej. To też pana słowa. Czyli rozumiem, że panu się podobały te działania Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska w czasie kryzysu w 2014 roku na Ukrainie. Więc pierwsza kwestia jest taka, że wtedy była moja inna rola i teraz ta rola to była rola niezależnego, mówić pan szczerze. Niezależnego komentatora i opierającego się na wynikach badań. Wyniki badań wskazywały na to, że po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej będzie wzrost sondażowy. Ale wyraził pan opinię, panie profesorze, że wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej to policzek dla Putina, czyli Władimir Putin, dzisiaj określany jako sprzymierzeniec Donalda Tuska za czasów jego rządów, no okazuje się, że Władimir Putin był bardzo z Tuska niezadowolony, więc ta polityka Donalda Tuska nie była tak prorosyjska, jak państwo próbujecie to przedstawić. Mówił pan jeszcze, że po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, że Polacy powinni być dumni, bo objęcie tak istotnego stanowiska przez Tuska to ogromny prestiż. To największy sukces polityczny od lat. Dotąd nasz kraj był kojarzony głównie z hydraulikiem, a teraz będzie z szefem Unii Europejskiej.